Pod oszukańczym spokojem świata pogrążonego w wojnie, wśród grzmiącego chaosu pól bitewnych i cienistych korytarzy władzy, istniał nieustający nurt oporu przeciwko jednemu z najbardziej niesławnych tyrantów w historii, Adolfowi Hitlerowi. Historia licznych prób zamachu na życie Hitlera przewija się przez strukturę panowania III Rzeszy, będąc świadectwem niezłomnego ducha tych, którzy starali się zahamować marsz tyranii. Od wczesnych dni wzrostu Hitlera do władzy w latach 30. XX wieku, aż do gasnących żarów II wojny światowej w 1945 roku, nie mniej niż 42 udokumentowane spiski wyłoniły się z cienia, każdy z nich będący śmiałą próbą zmiany biegu historii. Te próby były tak różnorodne w swoim wykonaniu, jak i pochodzeniu, począwszy od samotnych strzelców po skomplikowane ładunki wybuchowe i obejmujące obsadę postaci, od rozczarowanych wojskowych oficerów, po zwykłych obywateli poruszonych do nadzwyczajnych aktów odwagi. Jednym z najbardziej znanych tych spisków rozegrało się 20 lipca 1944 roku operacja Walkiria, na czele której stał pułkownik Klaus von Stauffenberg. Z aktówką bombą umieszczoną w sali konferencyjnej Wilczego Szańca, Stauffenberg dążył do unicestwienia nazistowskiego przywództwa. Jednakże los interweniował, a Hitler cudem przeżył. Aktówka została przesunięta za nogę stołu konferencyjnego, która odchyliła śmiercionośną siłę wybuchu. Wśród innych godnych uwagi prób był pomysłowy spisek Henninga von Treskowa, ważnej postaci w niemieckim wojskowym ruchu oporu. W marcu 1943 roku Treskow i jego współspiskowcy opracowali plan zamachu na Hitlera przy użyciu bomby ukrytej jako dwie butelki Cointreau. Ten wybuchowy pakunek miał być przetransportowany samolotem Hitlera z oczekiwaniem, że wynikła detonacja zabije Führera w trakcie lotu. Każdy spisek, niezależnie od tego, czy został udaremniony przez pecha, zdradę czy niewiarygodne szczęście Führera, dodaje warstwę intrygi i desperacji do walki z nazistowską tyranią. Czy możesz pojąć odwagę, jaką trzeba było mieć, aby stawić czoła tak przytłaczającym przeciwnościom, wiedząc, że cena porażki to nie tylko osobista śmierć, ale potencjalnie śmierć bliskich i dalsze umocnienie monstrualnego reżimu? Jak głęboko rezonowały słowa Mahatmy Gandhiego. Gdy rozpaczam, przypominam sobie, że przez całą historię droga prawdy i miłości zawsze zwyciężała. Byli tyrani i mordercy i przez pewien czas mogą wydawać się niezwyciężeni, ale ostatecznie zawsze upadają. Pomyśl o tym, zawsze. To uczucie poruszające odzwierciedla się w opowieściach tych, którzy odważyli się bezpośrednio rzucić wyzwanie Hitlerowi. Ich spuścizna przypomina o odporności ludzkiego ducha w obliczu zła. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w cienie spisku, odwagi i wąskich ucieczek, eksplorując nieopowiedziane historie mężczyzn i kobiet, którzy ryzykowali wszystko, aby zatrzymać dyktatora. Witamy w dzienniku Juliusza Cezara. Preludium do niesławy. Wczesne lata i wzrost Adolfa Hitlera. W annałach historii wzrost Adolfa Hitlera do władzy jest ostrym przypomnieniem o tym, jak osobiste ambicje mogą wykorzystywać chaos społeczny, tworząc narrację tak mroczną i złożoną jak sama historia. Urodzony 20 kwietnia 1889 roku w Braunau am Inn, małym miasteczku położonym na granicy austriacko-niemieckiej, wczesne życie Hitlera było przesiąknięte surową dyscypliną jego ojca, Aloisa, urzędnika celnego i troskliwą opieką jego matki, Klary. Śmierć jego ojca w 1903 roku i zgon matki na raka piersi w 1907 roku pogrążyły Hitlera w wirze żałoby i niepewności, czyniąc go sierotą w późnej adolescencji i otwierając scenę dla burzliwej drogi, która przed nim stała. Marzenia o artystycznej chwale zaprowadziły młodego Adolfa do Wiednia, tętniącego życiem kulturalnym centrum, lecz dwukrotne odrzucenie przez Akademię Sztuk Pięknych w 1907 roku i ponownie w 1908 roku zniszczyło jego aspiracje. Wiedeń stał się zarówno jego domem, jak i ideologicznym tyglem, gdyż napotkał tam prądy antysemickie i nacjonalistyczne. Walcząc o przetrwanie, był głęboko wpływany przez pisma niemieckiego nacjonalisty Georga Rittera von Schönerera oraz antysemickiego burmistrza Karla Luegera. Hitler później odnosił się do tego okresu jako do fundamentu, słynnie stwierdzając w Mein Kampf,
Wiedeń był i pozostał dla mnie najtrudniejszą, ale najdokładniejszą szkołą mojego życia. W tym okresie ukształtowałem moje pierwsze idee polityczne światowe. Pierwsza wojna światowa była tyglem, który ukształtował żelazną wolę Hitlera. Dobrowolnie zaciągając się do armii bawarskiej, znalazł cel wśród chaosu bitwy. Jego odwaga w obliczu przeciwności, w tym rany odniesione podczas bitwy nad Sommą w 1916 roku i tymczasowa ślepota spowodowana atakiem gazowym w październiku 1918 roku, przyniosły mu krzyż żelazny pierwszej klasy. Jednakże koniec wojny nie przyniósł pokoju, lecz rozpacz. Klęska Niemiec i karyfikacyjny traktat wersalski z 1919 roku stały się widmem nawiedzającym Hitlera, podsycając głęboką urazę i przysięgę na zemstę. Lata powojenne były czasem niepokojów w Niemczech. W tym chaosie Hitler odkrył swój talent oratorski, dołączając do niemieckiej partii robotniczej w 1919 roku. Do 1921 roku przejął kontrolę, przekształcając ją w narodowo-socjalistyczną niemiecką partię robotników, czyli partię nazistowską. Jego wczesne próby polityczne były oznaczone przez nieudany zamach stanu, monachijski pucz piwiarniany 8 listopada 1923 roku. Ta próba przejęcia władzy wylądowała go w więzieniu, jednak to właśnie podczas uwięzienia w więzieniu Landsberg spisał Mein Kampf, wykładając swoją wizję przyszłości Niemiec i cementując swoją ideologię antysemicką. Ten okres był oznaczony refleksją i strategizowaniem, jak zauważył Hitler, tylko ten, kto posiada młodzież, zdobywa przyszłość. Po swoim zwolnieniu Hitler wykorzystał ekonomiczne zamieszanie wielkiego kryzysu, przedstawiając partię nazistowską jako latarnię nadziei dla nękanej narodu. Jego przemówienia, pełne zapału i obietnic ożywienia, przyciągały ogromne tłumy. Kluczowy rok 1930 widział nazistów stających się drugą co do wielkości partią w Reichstagu, przygotowując scenę dla wzrostu Hitlera do władzy. Jego mianowanie na kanclerza 30 stycznia 1933 roku przez prezydenta Paula von Hindenburga było kulminacją starannie zorganizowanego manewru politycznego, wykorzystującego strach i niestabilność, które ogarnęły naród. Jego własne słowa z Mein Kampf podsumowują tę podróż. Jakie szczęście dla władców, że ludzie nie myślą. Ścieżka w cieniu. Gwałtowny wzrost narodowo-socjalistycznej partii robotników niemieckich. W burzliwym okresie po zakończeniu I wojny światowej Niemcy znalazły się na morzu politycznych niepokojów i ekonomicznego rozpaczy. To właśnie na tle narodowej pustki Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiecka, pierwotnie znana jako Niemiecka Partia Robotnicza, została zrodzona. Rok był 1919, czas, gdy ulice Monachium roiły się od niezadowolenia, a powietrze było gęste od żądania zmian. W tę atmosferę wkroczył Adolf Hitler, człowiek, którego los stał się nierozerwalnie związany z narracją Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemieckich, a jego wpływ skierował bieg historii na ścieżkę oznaczoną ciemnością i rozpaczą. Założenie Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemieckich można prześledzić do 5 stycznia 1919 roku, kiedy to Anton Drexler, ślusarz kolejowy wraz z kilkoma innymi nacjonalistycznymi i antysemickimi członkami, założył DAP. Początkowo partia była jedną z wielu małych grup politycznych walczących o wpływy w rozbitym powojennym Niemczech. Jednakże wstąpienie Hitlera do partii w tym samym roku oznaczało początek transformacji, która sprawiła, że DAP wyszła z nieistnienia na pierwszy plan niemieckiej polityki. Hitler, z jego elektryzującymi umiejętnościami oratorskimi i głębokim zrozumieniem mocy propagandy, szybko stał się siłą napędową za zmianą marki partii na Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotników w 1920 roku. Pod jego kierownictwem partia przyjęła swastykę, starożytny symbol mający reprezentować czystość rasową i narodowe odrodzenie, jako swój emblemat. Hitler słynnie ogłosił: "Wybraliśmy czerwień na nasze plakaty po starannej i dogłębnej refleksji, aby sprowokować lewicę, doprowadzić ich do oburzenia i skłonić ich do uczestnictwa w naszych spotkaniach, nawet tylko po to, aby je zakłócić, tak aby w ten sposób mieliśmy szansę mówić do ludzi." Podstawowe przekonania Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemieckich
zostały zawarte w programie 25 punktów ogłoszonym w lutym 1920 roku. Ten manifest położył fundamenty dla partii, która była zaciekle nacjonalistyczna, antysemicka, antymarksistowska i antydemokratyczna. Wzywał do zjednoczenia wszystkich Niemców w Wielkich Niemczech, unieważnienia traktatu wersalskiego i wykluczenia Żydów ze społeczeństwa niemieckiego, między innymi. Te zasady znalazły rezonans wśród populacji szukającej kozła ofiarnego za swoje upokorzenie i trudności i dostarczyły prostej, lecz przekonującej narracji, wokół której Hitler mógł zebrać wsparcie. Oświadczył: to, za co musimy walczyć, to niezbędne bezpieczeństwo dla istnienia i wzrostu naszej rasy i ludu, utrzymanie jego dzieci i zachowanie naszego zapasu rasowego nieskażonego, wolność i niezależność ojczyzny. Przywództwo Hitlera charakteryzowało się hipnotyzującą mieszanką charyzmatycznego autorytetu i strategicznego sprytu. Był mistrzem manipulowania opinią publiczną, używając masowych zgromadzeń, przemówień i gazety partii, Völkischer Beobachter, do rozpowszechniania przesłania nazistowskiego. Jego zdolność do wykorzystywania lęków i nadziei niemieckiego ludu, aby przedstawić się jako jedyny lider zdolny do przywrócenia utraconej chwały Niemiec, była niezrównana. Jedno z najsłynniejszych cytatów Hitlera z tego okresu: „Dajcie mi 5 lat, a nie poznacie Niemiec”, odzwierciedla transformacyjną wizję, którą obiecywał. Wizję, która była zarówno kusząca, jak i przerażająca w swoich implikacjach. Cienie i echa, monachijski pucz piwiarniany i geneza zdrady. W burzliwym następstwie klęski Niemiec w I wojnie światowej, kraj zdruzgotany stratą i upokarzającymi warunkami traktatu wersalskiego, stał się żyznym gruntem dla ekstremizmu politycznego. Monachium, serce Bawarii, stało się punktem zapalnym niepokojów, gdzie Adolf Hitler, postać wyłaniająca się z cieni powojennego rozczarowania, starał się ukształtować swoje przeznaczenie. Monachijski pucz piwiarniany w listopadzie 1923 roku, przełomowy moment w wczesnej karierze politycznej Hitlera, nie był tylko nieudanym zamachem stanu. Był dramatyczną deklaracją jego intencji i wyraźną ilustracją zdrady, która miała zdefiniować jego rządy. Historia zaczyna się w niestabilnej atmosferze Monachium, miasta tętniącego politycznym niepokojem i gotowego na rodzaj dramatycznego działania, które Hitler i jego powstająca narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników, naziści, przewidywali. Pucz był pomyślany jako śmiały atak przeciwko Republice Weimarskiej, którą Hitler i jego zwolennicy obwiniali za upokorzenie Niemiec w wojnie i jej następstwa. Plan zakładał uprowadzenie Gustawa von Kahra, komisarza stanu Bawarii, wraz z innymi kluczowymi urzędnikami i zmuszenie ich do wsparcia marszu na Berlin, aby obalić rząd. Scena została przygotowana wieczorem 8 listopada 1923 roku w Bürgerbräukeller, dużym piwiarni w Monachium, gdzie Gustav von Kahr, bawarski komisarz stanu, wygłaszał przemówienie. Z szybkim i śmiałym ruchem Hitler i jego paramilitarna kohorta SA, zorganizowana przez Ernsta Röhma, wtargnęli do hali. Wśród zamieszania Hitler wspiął się na stół, wystrzelił strzał w sufit i ogłosił: rząd został obalony. Ta śmiała deklaracja miała sygnalizować początek narodowej rewolucji, z Monachium jako epicentrum. Śmiałość Hitlera była namacalna, gdy ogłosił zdumionej publiczności: mam 4 kule w tej broni, 3 dla zdrajców i 1 dla siebie. Jednakże wielkie plany tej nocy szybko rozpadły się. Von Kahr wraz z innymi kluczowymi postaciami, takimi jak Otto von Lossow i Hans von Zeisser, początkowo zdawali się ulegać żądaniom Hitlera pod przymusem. Jednakże po ich zwolnieniu zorganizowali szybką kontrakcję przeciwko puczystom. Następnego dnia, gdy Hitler i około 2000 zwolenników maszerowali w kierunku centrum Monachium w śmiałej, lecz skazanej na niepowodzenie próbie przejęcia władzy, spotkali się z uzbrojonym oporem. Następujące starcie było krótkie, lecz krwawe, prowadząc do śmierci 16 nazistów i 4 policjantów. Sam Hitler został ranny i uciekł z miejsca, aby zostać aresztowanym 2 dni później. Pucz był fiaskiem, ale oznaczał punkt zwrotny dla Hitlera i partii nazistowskiej. Proces, który nastąpił na początku 1924 roku, stał się platformą dla Hitlera do rozpowszechniania swoich poglądów, otrzymując szeroką relację medialną. Pomimo oskarżenia o zdradę,
został skazany tylko na 5 lat w więzieniu Landsberg, z których odbył mniej niż 9 miesięcy. To w tym czasie dyktował Mein Kampf Rudolfowi Hessowi, nakreślając swoją ideologię i przyszłe plany dla Niemiec. Reflektując nad puczem, Hitler zdał sobie sprawę z mocy propagandy i potrzeby legalnych, a nie przemocowych środków do przejęcia władzy. Słynnie zauważył: będziemy musieli zatkać nosy i wejść do Reichstagu przeciwko deputowanym katolickim i marksistowskim. Reflektując nad puczem, Hitler uznał daremność przemocy w osiąganiu władzy, słynnie zauważając: każda dalsza próba zdobycia władzy siłą musi prowadzić do porażki. Ta realizacja oznaczała strategiczny zwrot w kierunku poszukiwania władzy poprzez pozornie legalne środki, rozpoczynając nowy rozdział w jego strategii politycznej. Poczucie zdrady, odczuwane przez Hitlera podczas puczu, szczególnie przez von Kahra i innych urzędników, którzy wydawali się wspierać powstanie tylko po to, aby mu się przeciwstawić, głęboko wpłynęło na jego przyszły styl przywództwa. Wprowadziło w nim głębokie nieufność do innych, prowadząc do reżimu charakteryzującego się testami lojalności, czystkami i eliminacją tych postrzeganych jako zagrożenia lub zdrajcy. Zmierzch tytanów, noc długich noży. W cienistych korytarzach historii niewiele wydarzeń jest tak emblematycznych dla zdrady władzy, jak noc długich noży. Zorganizowana przez Adolfa Hitlera od 30 czerwca do 2 lipca 1934 roku, ta brutalna czystka nie tylko uciszyła szturmową sekcję, ale również zgasiła ostatnie iskierki opozycji wewnątrz narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników. Była to jasna wiadomość. W Niemczech Hitlera lojalność była warunkowa, a zdrada przemyślaną strategią dla przetrwania i dominacji. Nasiona tej nocy zostały zasiane w początkowych dniach reżimu nazistowskiego. Szturmowa sekcja, paramilitarna organizacja prowadzona przez Ernsta Röhma, była kluczową siłą w wejściu Hitlera na szczyt. Ich liczba i zapał wzmacniały wiarygodność nazistów na ulicy i odgrywały kluczową rolę w zastraszaniu przeciwników. Jednak gdy nazistom udało się zabezpieczyć swoją pozycję w Niemczech, radykalizm SA i ambicje Röhma stały się obciążeniem. Röhm widział SA jako nową armię, perspektywa, która zaniepokoiła Reichswehr, niemieckie wojsko, i konserwatywne elity, które były niezbędne dla bazy wsparcia Hitlera. Co więcej, otwartość Röhma na socjalistyczną redystrybucję bogactwa i jego wezwania do drugiej rewolucji stanowiły bezpośrednie wyzwanie dla autorytetu Hitlera i spójności partii. Scena została przygotowana na dramatyczne starcie. W tygodniach poprzedzających czystkę Hitler, pod wpływem Heinricha Himmlera, Hermana Göringa i innych czołowych nazistów, którzy widzieli w Röhmie zagrożenie, zdecydował się działać. Propaganda i strategiczne dezinformacje przedstawiły kierownictwo SA jako zdrajców spiskujących przeciwko Hitlerowi. Pretekst do czystki został starannie opracowany. Potencjalny zamach stanu SA był narracją sprzedaną zarówno kierownictwu nazistowskim, jak i niemieckiej opinii publicznej. W nocy 30 czerwca 1934 roku Hitler i jego lojalne jednostki SS sprężyły się do działania. Führer osobiście poleciał do Monachium i przeprowadził nalot na hotel w Bad Wiese, gdzie Röhm i jego najbliżsi współpracownicy zostali aresztowani. Następnie miała miejsce ogólnokrajowa krucjata, która objęła nie tylko kierownictwo SA, ale także politycznych przeciwników Hitlera, konserwatywnych krytyków i tych, którzy byli postrzegani jako zagrożenia wewnątrz samej partii. Wśród znaczących ofiar znaleźli się Gregor Strasser, były lider nazistowski i wczesny rywal, Kurt von Schleicher, ostatni kanclerz Republiki Weimarskiej i wielu innych, którzy wypadli z łask wizji Hitlera dla Niemiec. Egzekucje zostały przeprowadzone z przerażającą skutecznością. Röhm, kiedyś bliski przyjaciel i sojusznik Hitlera, otrzymał pistolet z jednym pociskiem na samotny koniec. Kiedy odmówił, został zastrzelony przez dwóch oficerów SS. Czystka pochłonęła życie co najmniej 85 osób, choć niektóre szacunki sugerują, że liczba ta mogła sięgać setek. Noc długich noży nie tylko zdegradowała SA jako siłę polityczną, ale także sygnalizowała koniec jakiejkolwiek pozorności opozycji w szeregach nazistowskich. Hitler zademonstrował, że nie będzie tolerował żadnej niezgody, żadnego wyzwania dla swojej najwyższej władzy.
Uzasadnienie Hitlera dla masakry było przerażające w swojej szczerości. Zwracając się do Reichstagu, oświadczył: w tej godzinie byłem odpowiedzialny za los niemieckiego ludu, a tym samym stałem się najwyższym sędzią niemieckiego ludu. To oświadczenie było surową deklaracją autokratycznej postawy Hitlera, pozycjonującą go jako jedynego arbitra sprawiedliwości i losu narodu. Niemiecka opinia publiczna, w dużej mierze przekonana przez narrację rządu, zaakceptowała działania Hitlera. Międzynarodowo czystka spotkała się ze szokiem, ale małą interwencją, ponieważ wiele krajów wciąż zmagało się z własnymi wewnętrznymi problemami i złożonościami stosunków dyplomatycznych z coraz potężniejszym reżimem nazistowskim. Cienie nad Wrześniem. Spisek Ostera z roku 1938. W burzliwych latach poprzedzających II wojnę światową, spisek, który mógł zmienić bieg historii, cicho kiełkował w sercu nazistowskich Niemiec. To nie była historia szpiegostwa i sabotażu przez obcych agentów, ale opowieść o buncie z wewnątrz szeregów niemieckiego wojska. W epicentrum tej tajnej rebelii stał generał major Hans Oster, postać, której lojalność wobec swojego kraju przewyższała wierność wobec jego Führera. Plan, który stał się znany jako Spisek Ostera lub Spisek Wrześniowy, był śmiałą grą w celu obalenia Adolfa Hitlera i reżimu nazistowskiego, aby zapobiec wojnie, o której architekci byli przekonani, że Niemcy są źle przygotowani do stoczenia. Ziarna spisku zostały zasiane w strachu i rozczarowaniu. Oster, zastępca szefa Abwehry, niemieckiego wywiadu wojskowego, obserwował z rosnącym niepokojem, jak agresywne polityki Hitlera przybliżały Niemcy do konfliktu nad Sudetami, terytorium w Czechosłowacji z znaczącą populacją etnicznych Niemców. Oster wraz z kadrą wysokiej rangi oficerów Wehrmachtu i konserwatystów postrzegał ekspansjonistyczne ambicje Hitlera jako przepaść, z której nie będzie powrotu. Wśród nich byli luminarze tacy jak generał pułkownik Ludwik Beck, admirał Wilhelm Canaris i generał porucznik Erwin von Witzleben, każdy filar w swojej odpowiedniej gałęzi niemieckiego wojska, zjednoczeni wspólną sprawą – ocalić Niemcy przed skrajem katastrofy. Plan ich oporu był tak śmiały, jak i pełen niebezpieczeństw. Spiskowcy planowali szturm na kancelarię Rzeszy, aresztowanie lub, w razie potrzeby, zamordowanie Hitlera. Pustkę po jego usunięciu miała wypełnić przywrócona monarchia pod księciem Wilhelmem Pruskim, postrzeganym jako bastion przeciwko chaosowi rządów nazistowskich. Realizacja spisku opierała się na delikatnej równowadze precyzji wojskowej i manewrów politycznych, z hrabią Hans Jürgenem von Blumenthalem na czele ataku przeciwko kancelarii. Jednakże, pomimo starannego planowania, spisek był skazany na porażkę przez wiatry dyplomacji. Premier Wielkiej Brytanii, Neville Chamberlain, dążył do ugodowej polityki wobec Hitlera, kulminacją czego było porozumienie monachijskie, które pozwoliło Niemcom anektować Sudety bez wystrzału. Porozumienie, witane w Niemczech jako dyplomatyczne zwycięstwo, wzmocniło pozycję Hitlera i skutecznie zdemontowało fundament, na którym opierał się spisek Ostera. Hitler został uczczony jako mąż stanu, który poszerzył Rzeszę bez przelania krwi, a cień wojny cofnął się na chwilę. Następstwa nieudanego spisku zobaczyły jego architektów zniechęconych, ale niepokonanych. Kontynuowali służbę w swoich oficjalnych funkcjach, ich sprzeciw niezmniejszony przez niepowodzenie. Oster w szczególności pozostał cierniem w boku reżimu nazistowskiego, wykorzystując swoją pozycję w Abwehrze, aby pomóc Żydom w ucieczce z Niemiec. Ten akt buntu jednakże nie pozostał bezkarny. W roku 1943 sieć gestapo zaczęła zamykać się wokół spiskowców, prowadząc do aresztowania Ostera i ostatecznej egzekucji w ostatnich dniach wojny obok Canarisa i innych w obozie koncentracyjnym Flossenbürg. Echa buntu, Georg Elser i zamach bombowy w monachijskiej piwiarni. Wśród ciemniejących cieni nadciągającego globalnego konfliktu i zaciskającego się uścisku tyranii pod reżimem Adolfa Hitlera pojawiła się samotna postać buntu, uosabiająca niezłomnego ducha oporu. To historia Johanna Georga Elsera, stolarza z Königsbronn, którego śmiały plan zamachu na Hitlera w monachijskiej piwiarni w listopadzie 1939 roku oznaczał jedną z najwcześniejszych prób życia Führera. Był to akt napędzany moralnym przekonaniem,
samotną kampanią przeciwko machinie opresji, przygotowując scenę dla dramatycznego starcia w sercu nazistowskich Niemiec. Georg Elser, apolityczny rzemieślnik z wyrafinowanym poczuciem sprawiedliwości, z rosnącym niepokojem obserwował, jak polityka Hitlera pogrążała Niemcy i Europę w chaosie. Zaniepokojony brutalnym stłumieniem dysydentów przez reżim i agresywnym ekspansjonizmem, który groził pochłonięciem kontynentu przez wojnę, Elser postanowił podjąć drastyczne działania. Jego celem było coroczne zebranie w Bürgerbräukeller w Monachium 8 listopada, upamiętniające pucz piwiarniany z 1923 roku, wydarzenie, którego Hitler nigdy nie opuścił. Słynnie oświadczył: uznałem za swój obowiązek, jeśli to możliwe, zapobiec wybuchowi II wojny poprzez eliminację dwóch dyktatorów. Staranne planowanie zamachu Elsera odzwierciedlało zarówno jego techniczną umiejętność, jak i głębokie zaangażowanie. Przez kilka miesięcy poprzedzających listopad 1939 roku Elser mozolnie przygotowywał się do próby zamachu. Nocami odwiedzał piwiarnię, mozolnie wydrążając wnękę w filarze za mównicą, z której Hitler miał wygłosić przemówienie. Do tej ukrytej komory Elser umieścił bombę zegarowym mechanizmem zaprogramowanym na detonację o godzinie 29-28 listopada 1939 roku, moment obliczony z precyzją, aby zbiegł się z przemówieniem Hitlera. Jednak los pokrzyżował plany Elsera, oszczędzając życie Hitlera i zmieniając bieg historii. W dniu planowanego zamachu Hitler niespodziewanie zdecydował się opuścić piwiarnię wcześniej niż planowano, napędzany obawami o warunki pogodowe, które zagrażały jego planom podróży. Bomba wybuchła zgodnie z planem o godzinie 29.20, ale Hitler opuścił miejsce zaledwie 13 minut wcześniej, uchodząc bez szwanku. Wybuch pochłonął życie 8 osób i ranił ponad 60 osób, ale jego zamierzony cel pozostał poza jego zasięgiem. Następstwa eksplozji wywołały gorączkowe poszukiwania, prowadząc do aresztowania Elsera na granicy szwajcarskiej z dowodami jego zaangażowania. Podczas przesłuchań przez Gestapo Elser przyznał, że działał samotnie, motywowany pragnieniem zatrzymania destrukcyjnej polityki Hitlera. Jego stoicka odwaga w obliczu pewnej śmierci pozostawiła niezapomniane wrażenie na tych, którzy go spotkali. Heinrich Himmler po spotkaniu z Elserem podobno wyraził zdumienie nad samotnym wysiłkiem stolarza, zauważając głęboki wpływ tak zdecydowanej jednostki. Himmler miał powiedzieć z niedowierzaniem: gdybym miał człowieka jak Elser, mógłbym podbić świat. Ostatnie lata Elsera były naznaczone uwięzieniem i cierpieniem. Był przetrzymywany w niesławnych obozach koncentracyjnych Sachsenhausen, a później Dachau, znosząc najcięższe warunki aż do jego egzekucji w kwietniu 1945 roku, zaledwie kilka dni przed upadkiem III Rzeszy i wyzwoleniem obozów. Jego ostatnie chwile były surowym odzwierciedleniem ceny jego śmiałości, samotna postać stojąca przed kulą kata z taką samą determinacją, która skłoniła go do działania przeciwko Hitlerowi. Gambit Tytana. Rozwikłanie operacji Barbarossa. Na wielkiej szachownicy II wojny światowej jeden ruch wyróżnia się swoją śmiałością i głęboką zdradą. Operacja Barbarossa, kryptonim nazistowskich Niemiec na inwazję na Związek Radziecki. Ta monumentalna kampania wojskowa, rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku, nie tylko oznaczała największą siłę inwazyjną w annałach wojen, ale także roztrzaskanie paktu Ribbentrop-Mołotow, traktatu o nieagresji podpisanego między Niemcami a Związkiem Radzieckim w 1939 roku. Operacja była świadectwem strategicznych ambicji Adolfa Hitlera i ideologicznego zapału, gambitem, który ostatecznie doprowadził do kataklizmu na froncie wschodnim. Korzenie operacji Barbarossa sięgają głęboko w światopogląd Hitlera, toksyczną mieszankę ambicji ekspansjonistycznej i antybolszewickiej ideologii ujętej w jego manifeście Mein Kampf. Hitler długo wizjonował podbój Związku Radzieckiego jako kamień węgielny swojego planu Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej dla rasy aryjskiej. Rozległe obszary Związku Radzieckiego miały dostarczyć gleby, na której lud niemiecki miał rozkwitać, wolny od ograniczeń zatłoczonej Europy. To ideologiczne przekonanie, połączone z głęboko zakorzenioną nienawiścią do komunizmu, który uważał za żydowską spiskę przeciwko ludom germańskim,
napędzało determinację Hitlera do zwrócenia się na wschód. Słynnie zadeklarował: musimy tylko kopnąć w drzwi, a cała zgniła struktura zawali się. Pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Związku Radzieckiego, Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, odpowiednio był pragmatycznym układem dla Hitlera. Zabezpieczał neutralność frontu wschodniego, pozwalając mu skupić swoją siłę wojskową na podboju Europy Zachodniej bez obawy o wojnę na dwóch frontach. Jednakże ten traktat był zawsze postrzegany przez Hitlera jako tymczasowe środki, strategiczne opóźnienie na ścieżce do jego prawdziwego celu – pokonania Związku Radzieckiego. Planowanie operacji Barbarossa było tak staranne, jak ambitne. Hitler zmobilizował ponad 3 miliony niemieckich żołnierzy wraz z znaczącymi kontyngentami z sojuszniczych mocarstw Osi do trzech głównych grup armii celujących w Leningrad na północy, Moskwę w centrum i bogate w ropę Kaukazu na południu. Ogromna skala inwazji w połączeniu z początkowym sukcesem niemieckich taktyk Blitzkriegu zaskoczyła Związek Radziecki, skutkując ogromnymi stratami i szybkim postępem niemieckich sił. Jednakże ideologiczne podstawy kampanii dyktowały również jej wykonanie. Inwazja nie była tylko operacją wojskową, ale ideologiczną krucjatą przeciwko bolszewizmowi. Niesławny rozkaz o komisarzach, który nakazywał natychmiastową egzekucję radzieckich komisarzy politycznych, i Generalplan Ost, który przewidywał systematyczną depopulację i kolonizację Europy Wschodniej, były jaskrawymi wskaźnikami genocydalnych intencji za kampanią. Deklaracja Hitlera do swoich generałów, że wojna przeciwko Związkowi Radzieckiemu będzie wojną wyniszczenia, podkreślała bezlitosny charakter frontu wschodniego. To jest wojna ideologii i różnic rasowych i będzie musiała być prowadzona z niespotykaną, bezlitosną i nieustępliwą surowością. Zdrada paktu Ribbentrop-Mołotow zapoczątkowała konflikt niewyobrażalnej skali i okrucieństwa, przekształcając kontury II wojny światowej. Początkowe triumfy Wehrmachtu ustąpiły miejsca ogromowi rosyjskiej zimy i niezłomnemu duchowi radzieckiego narodu. Oblężenie Stalingradu od 23 sierpnia 1942 roku do 2 lutego 1943 roku stało się punktem zwrotnym, wyczerpującym starciem, które zakończyło się katastrofalną klęską 6. Armii, uosabiając głupotę ambicji Hitlera. Operacja Barbarossa była czymś więcej niż wojskową wpadką. Była głębokim błędem kalkulacji, wynikającym z ideologicznych obsesji i nadmiernej pewności siebie Hitlera. Inwazja zerwała kruchy rozejm między nazistowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim, przekształcając reżim Stalina z ostrożnego sojusznika w zdecydowanego wroga. Była to kampania, która miała przekształcić porządek europejski, ale zamiast tego doprowadziła do erozji militarnej potęgi III Rzeszy i przyspieszyła jej upadek. Cienie Walkirii. Spisek na obalenie tyrana. W annałach oporu przeciwko tyranii niewiele opowieści jest tak wciągających i tragicznych jak operacja Walkiria, śmiały plan zamachu na Adolfa Hitlera i obalenia reżimu nazistowskiego od wewnątrz. Zorganizowana przez grupę wysokich rangą niemieckich oficerów, rozczarowanych katastrofalnym przywództwem Hitlera, spisek osiągnął swoje apogeum 20 lipca 1944 roku z pułkownikiem Klausem von Stauffenbergiem w sercu działania. Operacja Walkiria była czymś więcej niż próbą zamachu. To był skomplikowany plan wykorzystania istniejącego planu operacji awaryjnej niemieckiej armii rezerwowej do przejęcia kontroli nad krajem po śmierci Hitlera. Oryginalny plan Walkirii został zaprojektowany do tłumienia wewnętrznych powstań, ale spiskowcy, na czele z Stauffenbergiem, generałem Friedrichem Olbrichtem i innymi, zmodyfikowali go, aby ułatwić zamach stanu po wyeliminowaniu Hitlera. Stauffenberg, charyzmatyczny i zdecydowany oficer, który coraz bardziej był przerażony zbrodniami wojennymi i Holokaustem, stał się siłą napędową próby zamachu. Doznawszy poważnych ran na froncie wschodnim, determinacja Stauffenberga tylko się umocniła, a do 1944 roku został mianowany szefem sztabu generała Fromma, dowódcy armii rezerwowej, co umieściło go w unikalnej pozycji, aby przeprowadzić atak. Losowy dzień wybrany na próbę to 20 lipca
1944 roku podczas konferencji w Wilczym Szańcu, kwaterze głównej Hitlera we wschodnich Prusach. Stauffenberg uczestniczył w spotkaniu, niosąc teczkę zawierającą bombę, którą umieścił pod stołem konferencyjnym blisko Hitlera. Następne wyjście Stauffenberga pod pretekstem wykonania telefonu oznaczało odliczanie do tego, co miało być końcem panowania Hitlera. Bomba eksplodowała, zabijając i raniąc kilku oficerów, ale Hitler cudem przeżył, osłonięty przez ciężki dębowy stół konferencyjny przed pełną siłą wybuchu. Wiadomość o przeżyciu Hitlera szybko rozwiała plany spiskowców. W Berlinie, gdzie części planu Walkirii były inicjowane, zamieszanie i niezdecydowanie nękały liderów zamachu stanu. Armia rezerwowa została zmobilizowana pod pretekstem stłumienia fikcyjnego zamachu stanu SS, ale gdy rozprzestrzeniły się raporty o przeżyciu Hitlera, impet przejęcia władzy szybko zniknął. Kluczowe postacie wahały się, rozkazy zostały cofnięte, a okno możliwości szybko się zamknęło. W bezpośrednich następstwach nieudanego zamachu nastąpiło szybkie i brutalne stłumienie. Hitler, wściekły i szukający rewanżu, rozpętał Gestapo i SS na polowanie na tych, którzy byli zaangażowani w spisek. Niezdolność do zdobycia decydującego wsparcia od kluczowych postaci wojskowych w połączeniu z zdradą generała Fromma przypieczętowała ich los. Stauffenberg, Olbricht i inni zostali natychmiastowo straceni na dziedzińcu Bendlerblock, kwatery głównej armii rezerwowej, we wczesnych godzinach 21 lipca. Czystka objęła znacznie więcej osób niż spiskowcy, wciągając setki w sieć aresztowań, procesów i egzekucji. Rodziny zostały rozerwane, z wieloma krewnymi spiskowców zatrzymanymi i prześladowanymi. Wpływowi ludzie, tacy jak feldmarszałek Erwin Rommel, zostali wplątani w następstwa, zmuszeni do tragicznego końca lub stawienia czoła publicznemu procesowi i egzekucji. Reperkusje nieudanego spisku odbiły się echem przez pozostałe miesiące wojny, gdy uścisk Hitlera na władzę się zacieśnił, a reżim nazistowski podwoił swoje działania destrukcyjne. Cienie waleczności. Krucjata treskowa przeciwko tyranowi. W sercu rozdartej wojną Europie, pod pozorami militarnego potęgu nazistowskich Niemiec, rozgrywał się spisek cieni napędzany odwagą i głębokim poczuciem obowiązku. Generał major Henning von Treskow, kluczowa postać niemieckiego ruchu oporu, zorganizował jedną z najbardziej śmiałych prób zamachu na Adolfa Hitlera. Ta opowieść zagłębia się w śmiałe przedsięwzięcia Treskowa, podkreślając przemyt bomby na pokład samolotu Hitlera, akt, który uosabiał pomysłowość i odwagę ruchu oporu. Treskow, urodzony w pruskiej rodzinie szlacheckiej o długich tradycjach wojskowych, był głęboko zakorzeniony w wyższych szczeblach armii niemieckiej. Jednakże w miarę postępu II wojny światowej coraz bardziej rozczarowywał się okrucieństwami reżimu nazistowskiego i katastrofalnym kierunkiem, w którym Hitler prowadził Niemcy. Moralne przekonania Treskowa i jego strategiczny kunszt umiejscowiły go jako kluczową postać w tajnych wysiłkach mających na celu obalenie Hitlera, co znalazło kulminację w serii prób zamachów, które podkreślały determinację ruchu oporu. Najbardziej znany z zamachów Treskowa rozegrał się w marcu 1943 roku na ogromnych przestrzeniach frontu wschodniego, gdzie losy wojny zmieniały się z brutalną niepewnością. Plan był pozornie prosty, lecz pełen niebezpieczeństw – przemycenie bomby na pokład samolotu Hitlera. Treskow i jego współspiskowiec, porucznik Fabian von Schlabrendorf, z geniuszem zamaskowali bombę jako dwie butelki Cointreau, prezent rzekomo przeznaczony dla generała Helmuta Stiefa w kwaterze głównej Hitlera w Rastenburgu w Prusach Wschodnich. Urządzenie, bomba zegarowa pomysłowo skonstruowana, jej mechanizm zaprojektowany do detonacji w trakcie lotu, wykorzystujący spadek ciśnienia powietrza na większej wysokości, było świadectwem desperacji spiskowców i ich gotowości do ryzyka wszystkiego dla nikłej szansy na sukces. Treskow osobiście wręczył pakunek pułkownikowi Heinzowi Brandtowi, nieświadomie obarczonemu zadaniem przekazania ładunku wybuchowego bezpośrednio Hitlerowi. Bomba była zaprogramowana do wybuchu nad gęstymi lasami Białorusi, zapewniając, że Führer nie uniknie ognistego losu. Z zapartym tchem Treskow i jego współspiskowcy obserwowali start samolotu z lotniska w Smoleńsku 13 marca 1943 roku. Ciężar ich śmiałego przedsięwzięcia mocno ważył na ich barkach.
Los jednak napisał inny scenariusz. Z powodu awarii, możliwej z powodu niskich temperatur na dużej wysokości, bomba nie wybuchła. Samolot bezpiecznie wylądował na miejscu przeznaczenia, a z nim nadzieje Treskowa i jego towarzyszy runęły. Treskow słynnie zauważył: zamach musi zostać podjęty za wszelką cenę. Nawet jeśli się nie powiedzie, musimy działać w Berlinie, gdyż praktyczne konsekwencje są takie same, niezależnie od tego, czy zginęliśmy, czy nie. Ta nieudana próba nie zniechęciła Treskowa. Raczej stała się preludium do dalszych spisków, każdy bardziej desperacki niż poprzedni. Zaangażowanie Treskowa w ruch oporu pogłębiło się, kulminując w jego powiązaniu z operacją Walkiria i zamachem z 20 lipca 1944 roku. Chociaż nie był bezpośrednio zaangażowany w planowanie próby Stauffenberga na życie Hitlera, wcześniejsze wysiłki Treskowa przygotowały grunt pod to ostateczne akty oporu. Jak kiedyś poruszająco stwierdził, ważne jest teraz nie to, czy żyjemy, ale czy niemiecki naród może zostać wyzwolony od klątwy tego szaleńca. Cienie nad Rzeszą. Ukryta wojna przeciwko Hitlerowi. W sercu II wojny światowej, pod pozorną jednością nazistowskich Niemiec, szalała tajna walka. Operacja Iskra, śmiała inicjatywa Schwarzkapelle, czyli Czarnej Orkiestry, dążyła do zgasić płomień tyranii rozpalony przez Adolfa Hitlera. Ta grupa niemieckich oficerów i konserwatywnych polityków, rozczarowanych zgubną ścieżką Führera, spiskowała, aby wywołać zmianę od wewnątrz. Na czele tego śmiałego spisku stał generał-major Henning von Treskow, człowiek, którego przekonanie o sprawie wolności było tak niezachwiane, jak jego lojalność wobec Niemiec. Nasiona niezadowolenia zostały zasiane głęboko w sercach tych mężczyzn już w 1941 roku. Katastrofalna klęska pod Stalingradem, niepowodzenia w Afryce Północnej i nieustająca kampania bombardowań aliantów zaczęły podważać wiarę wielu Niemców w reżim nazistowski. Spiskowcy, dostrzegając zmieniający się prąd, uznali, że nadszedł czas, aby Iskra zapoczątkowała zamach stanu. Wśród nich były kluczowe postacie, takie jak generał Friedrich Olbricht, który dowodził Ersatzheer, armią rezerwową, i porucznik Fabian von Schlabrendorf, kluczowy oficer operacyjny, obok kadry zdeterminowanych oficerów, takich jak pułkownik Rudolf Christoph von Gersdorf i major Georg von Boeselager. Złożoność spisku dorównywała jedynie jego śmiałości. Opracowano różne plany, każdy bardziej śmiały niż poprzedni, tworząc gobelin oporu, który rozciągał się od frontu wschodniego aż do serca Berlina. Jeden z takich planów rozegrał się zimą 1943 roku w polowej kwaterze Hitlera w pobliżu Winnicy na Ukrainie. Spiskowcy przygotowali wiele opcji, aby zaatakować Hitlera podczas wizyty w kwaterze głównej grupy armii Środek w pobliżu Smoleńska. Jednak bezpośrednia konfrontacja i moralne dylematy strzelania do nieuzbrojonego człowieka skłoniły ich do odrzucenia tych opcji na rzecz skomplikowanego planu z użyciem bomby czasowej. W miarę jak wojna się przeciągała, wysiłki spiskowców stawały się coraz bardziej desperackie. W marcu 1943 roku wystawa zdobytej broni sowieckiej w Berlinie przedstawiła nową okazję. Pułkownik Gersdorf zgłosił się na ochotnika do śmiałego przedsięwzięcia, zamierzając stanąć blisko Hitlera podczas jego wizyty na wystawie i zdetonować ukryte w ubraniu materiały wybuchowe. Plan jednak się rozpadł, gdy Hitler, zawsze nieprzewidywalny, skrócił wizytę, opuszczając miejsce przed zaplanowanym czasem detonacji. Szybkie myślenie Gersdorfa zapobiegło katastrofie, ale porażka podkreśliła ogromne wyzwania, przed którymi stanęli spiskowcy. Inny plan rozwinął się z wprowadzeniem nowego zimowego munduru dla niemieckiej armii, wydarzenie oczekiwane z wielkim zainteresowaniem przez kierownictwo nazistowskie. Kapitan Axel Freiherr von dem Busche, przygotowany do prezentacji munduru, zamierzał przynieść materiały wybuchowe, aby zlikwidować nazistowską czołówkę. Los jednak ponownie interweniował, gdy nalot aliancki zniszczył mundury, a kolejne konflikty z harmonogramem dalej udaremniły plan. Sztafeta została przekazana kapitanowi Ewaldowi von Kleistowi, jednak i to wysiłek został storpedowany przez nieprzewidziane opóźnienia. Saga operacji Iskra osiągnęła szczyt na początku 1944 roku z planem kapitana Eberharda von Breitenbucha na bezpośrednie konfrontacje z Hitlerem podczas odprawy. Uzbrojony w ukryty pistolet,
Breitenbuch był zdeterminowany do działania, ale ostatnia dyrektywa Hitlera, wykluczająca młodszych oficerów z odpraw, unieważniła próbę. W cieniach Wilczego Szańca determinacja spiskowców doprowadziła do ostatniego aktu buntu. Bomba została przemyciona do fortecy, ukryta w wieży ciśnień. Przedwczesna detonacja bomby tygodnie później wysłała falę wstrząsów przez nazistowskie wyższe dowództwo, prowokując dochodzenie, które ledwo uniknęło ujawnienia szerszego spisku. Cienie nad III Rzeszą. Nieopowiedziana historia operacji Foxley. W mękach II wojny światowej, wśród pokojów strategii i tajnych operacji rozciągających się na całym świecie, był jeden plan, który wyróżniał się swoją śmiałością i potencjałem zmiany biegu historii – operacja Foxley. Zrodzona w 1944 roku przez brytyjski wykonawczy oddział operacji specjalnych – SOE, ta śmiała strategia miała na celu zrobienie tego, co wielu uznało za niemożliwe – zamordowanie Adolfa Hitlera. Początki operacji Foxley można prześledzić do wcześniejszych, mniej wykonalnych prób Brytyjczyków, by zlikwidować Führera. Wśród początkowych schematów był śmiały plan zbombardowania specjalnego pociągu, początkowo nazwanego Ameryka, a później przemianowanego na Brandenburg, którym Hitler często podróżował. SOE, wykorzystując swoje doświadczenie w wykolejaniu pociągów za pomocą materiałów wybuchowych, rozważało to podejście, ale wkrótce je porzuciło z powodu nieprzewidywalności ruchów Hitlera. Stacje były informowane o jego przyjeździe zaledwie kilka minut wcześniej, co czyniło plan niepraktycznym. Inna ambitna idea obejmowała wprowadzenie bezsmakowego, ale śmiertelnego trucizny do źródła wody na pokładzie pociągu Hitlera. Jednak i to zostało uznane za zbyt skomplikowane, wymagające pomocy osoby z wewnątrz, towaru zbyt rzadkiego i ryzykownego, by polegać na nim w tak ważnych przedsięwzięciach. Gdy te wcześniejsze plany upadły, SOE skupiło swoją uwagę na metodzie, która wydawała się bardziej obiecująca – atak snajpera. Lato 1944 roku przyniosło nieoczekiwany przełom, gdy Niemiec, kiedyś część osobistej ochrony Hitlera w Berghofie, jego alpejskim schronieniu, został pojmany w Normandii. Ten więzień ujawnił, że Hitler oddawał się samotnym porannym spacerom wokół posiadłości Berghof, prezentując potencjalną podatność. Podczas tych spacerów Hitler preferował samotność, wędrując blisko lasu i z dala od czujnych oczu posterunków strażniczych. Nawyk, który oferował unikalną okazję do zamachu. Zawiłości operacji Foxley były tak śmiałe jak jej cel. Plan zakładał rozmieszczenie polskiego żołnierza, mówiącego po niemiecku, wraz z brytyjskim snajperem w Austrii, zrzucenie ich na terytorium wroga z misją przedostania się do samotnej ścieżki spacerowej Hitlera. Wewnętrzny człowiek, zidentyfikowany tylko jako Heidenthaler, sklepikarz z Salzburga o silnej awersji do reżimu nazistowskiego, został zwerbowany do pomocy. Zadaniem Heidenthalera było zapewnienie schronienia agentom i ułatwienie ich przebrania za niemieckie wojska górskie, zapewniając ich bezproblemową infiltrację do Berchtesgaden i ostatecznie do punktu widokowego na zamach. Przygotowania do operacji były skrupulatne. Wybrany snajper przeszedł intensywne szkolenie, doskonaląc swoje umiejętności strzelania do ruchomych celów zaprojektowanych do naśladowania przewidywanych ruchów Hitlera. Uzbrojony w precyzyjnie dostrojony karabin Kar 98K, wyposażony w celownik optyczny Mausera i tłumiony pistolet Luger, snajper był przygotowany do zadania. Luger, ciche świadectwo głębokości planowania operacji, jest teraz wystawiony w Combined Military Services Museum w Maldon, Essex. Pomimo starannego planowania operacji i wysokiego wsparcia, jakie zyskała od takich postaci jak Sir Gerald Templer i premier Winston Churchill, operacja Foxley nigdy nie została przeprowadzona. Ostatni odjazd Hitlera z Berghofu 14 lipca 1944 roku, tuż po zamachu 20 lipca, wewnętrznej próbie jego życia przez antynazistowskich oficerów Wehrmachtu, uczynił operację niepotrzebną. Cienie niezawisłości. Ostatnie działania Himmlera i Göringa. Gdy twierdza tyranii III Rzeszy zaczęła kruszyć się pod nieustępliwym postępem sił alianckich, lojalność najbliższego kręgu Adolfa Hitlera została poddana ostatecznej próbie. Wśród najbardziej szokujących przypadków zdrady były działania Heinricha Himmlera i Hermana Göringa.
dwóch z najpotężniejszych poruczników Hitlera, których tajne próby zbliżenia się do aliantów oznaczały głębokie pęknięcie w hierarchii nazistowskiej. Te akty zdrady, wykonane w umierających dniach wojny, ujawniają desperację i dezintegrację w wyższych szczeblach władzy nazistowskiej. Heinrich Himmler, architekt Holokaustu i szef SS, podjął się tajnej misji, aby zapewnić sobie miejsce w powojennej Europie. Na początku 1945 roku, gdy siły sowieckie zbliżały się do Berlina, Himmler uznał nieuchronność klęski Niemiec. W serii tajnych negocjacji, najbardziej znamiennych z hrabią Folke Bernadotte, w kwietniu 1945 roku Himmler starał się wynegocjować pokój z aliantami zachodnimi, wyłączając Związek Radziecki z jakiegokolwiek porozumienia. Jego propozycja zakładała zawieszenie broni na froncie zachodnim, pozwalając aliantom i Niemcom połączyć siły przeciwko postrzeganemu większemu zagrożeniu bolszewizmu. Zachęty Himmlera do aliantów opierały się na jego urojeniowym przekonaniu, że może być postrzegany jako wiarygodny negocjator. Człowiek, który pomimo swojej centralnej roli w zbrodniach reżimu nazistowskiego mógłby zostać oszczędzony od retrybucji. 21 kwietnia 1945 roku Himmler spotkał się z Bernadotte w sanatorium Hohenlichen, wypowiadając niesławne słowa: „Nie jestem barbarzyńcą, jestem szefem niemieckiej policji”, w próżnej próbie odcięcia się od brutalności reżimu. Jednak jego próby zdystansowania się od zbrodni reżimu i pozycjonowania się jako człowieka pokoju spotkały się z pogardą i odrzuceniem przez aliantów, którzy nalegali na bezwarunkową kapitulację. Równolegle do machinacji Himmlera, Hermann Göring, dowódca Luftwaffe i niegdyś wyznaczony na następcę Hitlera, przedstawił własną ofertę władzy, gdy Rzesza balansowała na krawędzi. 23 kwietnia 1945 roku, gdy Hitler ukrywał się w swoim bunkrze, a Berlin był otoczony przez siły sowieckie, Göring wysłał telegram z Berchtesgaden, twierdząc, że ma prawo przejąć przywództwo w Niemczech. Powołując się na dekret z 1941 roku, który mianował go zastępcą Hitlera w przypadku niezdolności Führera do działania, Göring sugerował, że dramatyczna sytuacja uzasadniała przejęcie przez niego dowództwa w celu negocjacji pokojowych z aliantami. Telegram Göringa został jednak odebrany przez Hitlera jako jawny akt zdrady. W atmosferze paranoi panującej w bunkrze ruch Göringa został uznany za próbę zamachu stanu. Hitler, w jednym ze swoich ostatnich aktów odwetu, nakazał aresztowanie Göringa i pozbawił go wszystkich tytułów i stanowisk. Człowiek, który kiedyś stał na szczycie władzy nazistowskiej, został zredukowany do więźnia w obrębie własnego, upadającego imperium. Jego marzenia o przywództwie i negocjacjach z aliantami zostały rozwiane. Ostatnie starcie. Berlin pod oblężeniem. W cieniu ostatniego rozdziału II wojny światowej, gdy nastał kwiecień 1945 roku, Armia Czerwona Związku Radzieckiego rozpoczęła swoją kolosalną ofensywę przeciwko Berlinowi, zwiastując początek końca dla III Rzeszy Adolfa Hitlera. Z ponad 2,5 milionem żołnierzy siły pod dowództwem marszałków Georgija Żukowa i Iwana Koniewa zbiegły się na miasto, rozpoczynając grat artyleryjski, który zapowiadał zagładę reżimu nazistowskiego. Kiedyś dumna stolica miała stać się polem bitwy, a jej los został przypieczętowany przez otaczającą radziecką falangę, która dążyła do zgaszenia ostatniego płomienia nazistowskiego oporu. Berlin, przemieniony w twierdzę desperacji, nosił blizny nieustającej walki. Cywile wraz z pośpiesznie zebranymi jednostkami Volkssturmu i resztkami Wehrmachtu zostali wrzuceni w chaos miejskiej wojny, walcząc ulica po ulicy przeciwko radzieckiej fali. Krajobraz miasta, niegdyś symbol mocy nazistowskiej, leżał w gruzach, namacalnym świadectwem głupoty ambicji Hitlera. Wśród tych zniszczeń niemiecki naród znosił piekielną egzystencję, uwięziony w krzyżowym ogniu coraz bardziej beznadziejnej walki o przetrwanie. Pod gruzami ulic, w klaustrofobicznych wnętrzach Führerbunkra, Hitler oscylował między wściekłością a rozpaczą. Otoczony przez najwierniejszych zwolenników, był liderem coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości w wyniku wojny. W tych ostatnich dniach bunkier był sceną dziwnych kontrastów, strategicznych spotkań dyskutujących o nieistniejących dywizjach i urodzinowych celebracjach wśród kakofonii bombardowań. Proklamacja Hitlera
pozostanę w Berlinie, aby skorzystać z nawet najmniejszej możliwości jakiegokolwiek korzystnego zwrotu wydarzeń, uosabiała jego urojony stan, nawet gdy jego imperium rozpadało się nad nim. Obrona Berlina charakteryzowała się tragiczną mieszanką waleczności i próżności. Młodzi chłopcy z Hitlerjugend i starsi mężczyźni, uzbrojeni w niewiele więcej niż przeciwpancerne bronie Panzerfaust, stawiali czoła radzieckim pancernym, a ich poświęcenie było wzruszającym świadectwem manipulacji i wykorzystywania niemieckiego narodu przez reżim nazistowski. Opowieści o prowizorycznych barykadach i zaciętych walkach dom po domu świadczą o desperacji i determinacji tych, którzy zostali wezwani do obrony miasta. Jednak dla wielu walka nie była za Führera czy Rzeszę, ale o przetrwanie pośród ruin ich ojczyzny. Podniesienie radzieckiej flagi nad Reichstagiem 2 maja 1945 roku było symbolicznym aktem zwycięstwa, sygnałem, że bitwa o Berlin, a wraz z nią wojna w Europie, zbliżała się do końca. Kapitulacja miasta była chaotyczna, stopniowe poddanie, które ostatecznie zlało się w bezwarunkową kapitulację wszystkich niemieckich sił 8 maja 1945 roku. Ten moment, sygnalizujący bezapelacyjny koniec III Rzeszy, został ujęty w deklaracji Żukowa. Historia wojny nie zna bardziej miażdżącej klęski dla Niemiec. Ostatni rozdział. Rozwikłanie tajemnicy upadku Hitlera. W zmierzchu II wojny światowej, gdy alianci przyciskali do serca Berlina, jedna z najbardziej notorycznych postaci w historii, Adolf Hitler, stanął w obliczu nieuchronnego upadku w klaustrofobicznych wnętrzach swojego Führerbunkra. To podziemne sanktuarium, ponure miejsce ostatniego aktu architekta III Rzeszy, było świadkiem kulminacji panowania terroru Hitlera. Dni prowadzące do jego ostatnich chwil były makabryczną mieszanką desperacji, urojeń i mrocznej realizacji, że wojna została przegrana. Kwiecień 1945 roku Berlin był miastem oblężonym. Armia Czerwona zbliżała się, a powietrze było gęste od oczekiwania na porażkę. W bunkrze Hitler wraz z lojalnym orszakiem, w tym Ewą Braun, Józefem Goebbelsem, Martinem Bormanem i innymi, żył w stanie zwiększonej paranoi i malejącej nadziei. Ci ostatni mieszkańcy podziemnej kryjówki Hitlera byli ostatnimi świadkami agonalnych drgawek reżimu. Gdy alianci otoczyli Berlin, stan psychiczny Hitlera pogorszył się. Raporty z osób znajdujących się w bunkrze przedstawiały obraz człowieka oscylującego między napadami wściekłości a ponurą rezygnacją. Ożenił się z Ewą Braun w krótkiej ceremonii, próbując na próżno przywołać normalność wśród chaosu. Związek ten jednak był krótkotrwały. W ciągu 40 godzin oboje wybrali śmierć zamiast kapitulacji. Oficjalna narracja, jaką zarejestrowali CI, którzy wyszli z bunkra, mówi nam, że 30 kwietnia 1945 roku Hitler i Braun odosobnili się w prywatnym pomieszczeniu. Później ich bezżyciowe ciała zostały odkryte, oznaczając koniec życia dyktatora i początek wielu tajemnic, które przez dziesięciolecia będą podsycać spekulacje. Następstwa odejścia Hitlera były otoczone tajemnicą i pośpiechem. Jego ciało wraz z ciałem Braun miało zostać podobno skremowane w ogrodzie kancelarii Rzeszy, akt świadkiem którego była tylko wybrana garstka osób. Ten pośpieszny i nieco nieudany sposób pochówku pozostawił wiele nierozwiązanych pytań, dając żyzny grunt dla teorii spiskowych. Jedna z najbardziej uporczywych teorii spiskowych zakłada, że Hitler w rzeczywistości uciekł z oblężonej stolicy. Zwolennicy tej teorii argumentują, że ciało rzekomo należące do Hitlera było dublerem, co było powszechną praktyką wśród wysokich rangą urzędników wojennych. Spekulują, że przy pomocy lojalistów Hitler uciekł do Ameryki Południowej, gdzie żył anonimowo. Teorie te wzmacniały doniesienia i plotki, w tym twierdzenia o lądowaniu łodzi podwodnych na argentyńskich brzegach w tygodniach po wojnie. Jednak pomimo romantycznego uroku takich opowieści, pozostają one bez poparcia wiarygodnych dowodów i zyskały popularność w latach powojennych, napędzane przez odkrycie nazistowskich enklaw w krajach takich jak Argentyna i Brazylia. Mimo to, pomimo szeroko zakrojonych dochodzeń, nigdy nie znaleziono konkretnych dowodów potwierdzających te twierdzenia. Inna teoria sugeruje, że śmierć Hitlera została zorganizowana przez aliantów. Narracja, która maluje obraz tajnej operacji, mającej na celu infiltrację bunkra i eliminację Führera.
Ta wersja wydarzeń, chociaż spopularyzowana w powieściach i filmach, brakuje jakichkolwiek wiarygodnych dowodów historycznych i jest powszechnie uważana przez historyków za fantazyjną. Być może najbardziej kontrowersyjna teoria spiskowa dotyczy roli Związku Radzieckiego. Gdy radzieckie wojska zdobyły kancelarię Rzeszy, podobno znalazły szczątki Hitlera, które następnie zostały poddane serii tajnych sekcji zwłok. Stalin sam podsycił spekulacje, mówiąc zachodnim liderom, że Hitler uciekł. Sowieci przez lata pozostawali niejasni co do tego, co odkryli, prowadząc do spekulacji, że manipulowali dowodami, aby służyć swojej powojennej narracji. Dopiero w 1970 roku Związek Radziecki przyznał, że znalazł to, co uważał za szczątki Hitlera, dodatkowo komplikując narrację. W latach następujących po wojnie te i inne teorie były badane, analizowane i dyskutowane przez historyków, teoretyków spiskowych i publiczność. Pomimo atrakcyjności tych narracji, konsensus wśród uczonych, oparty na dostępnych dowodach, pozostaje taki, że Hitler zakończył swoje życie w tym berlińskim bunkrze. O burzy. Echa upadku dyktatora. W cienistym następstwie 30 kwietnia 1945 roku, kiedy koniec Adolfa Hitlera stał się wiedzą publiczną, świat znalazł się na historycznym rozdrożu. Ogłoszenie, które dotarło do najdalszych zakątków rozdartej wojną kuli ziemskiej, zostało przyjęte z mieszanką ulgi i poważnej refleksji. Ulice krajów alianckich brzęczały ostrożnym optymizmem ujętym w deklaracji Winstona Churchilla. Jeśli chodzi o Hitlera, powiedziałbym, że być może powinniśmy podziękować Bogu, że przeszedł w zapomnienie. Jednak pośród świętowań było wyczuwalne, że przed nimi stoi ogromne zadanie odbudowy. Wewnętrzne kręgi III Rzeszy, CI, którzy pozostali w bunkrze do końca, spotkały różne losy. Każdy z nich stanowił przypis do upadku reżimu. Józef Goebbels, po otruciu swoich 6 potomków, podjął drastyczny krok wraz z żoną Magdą 1 maja 1945 roku, aby uniknąć konfrontacji ze skutkami swoich działań, ostatni akt wierności Hitlerowi. Próba ucieczki Heinricha Himmlera w przebraniu zakończyła się jego schwytaniem i późniejszą decyzją o uniknięciu konsekwencji schwytania 23 maja 1945 roku w Lüneburgu, Niemcy. Hermann Göring, schwytany przez aliantów, został uznany winnym w procesach norymberskich, ale uniknął stryczka, zażywając cyjanek 15 października 1946 roku. Te epizody zamknęły rozdziały życia tych, którzy orkiestrowali niektóre z najciemniejszych stron historii ludzkości. Procesy norymberskie, rozpoczynające się w listopadzie 1945 roku, stały się monumentalnym rozliczeniem z horrorami reżimu nazistowskiego. To właśnie tu, w mieście symbolicznie wybranym ze względu na jego znaczenie dla partii nazistowskiej, świat dążył do wymierzenia sprawiedliwości. Procesy nie tylko uwypukliły popełnione zbrodnie, ale także ustanowiły bezprecedensowe precedensy prawne, takie jak zasady prawa międzynarodowego, które czynią liderów osobiście odpowiedzialnymi za ich działania. Rudolf Hess, Albert Speer i Joachim von Ribbentrop stali się emblematyczni dla najwyższych szczebli reżimu stawiających czoła sądowi, a ich wyroki wahali się od więzienia do egzekucji. Geopolityczny krajobraz, nieodwracalnie zmieniony przez upadek Hitlera, ujrzał podział Niemiec i początek zimnej wojny. Ustanowienie Organizacji Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 roku reprezentowało zbiorową determinację do wytyczenia ścieżki w kierunku pokoju i współpracy, ostry kontrast wobec izolacjonistycznych polityk, które poprzedzały wojnę. Powstanie ONZ ucieleśniało aspiracje w słowach jego karty, aby uchronić przyszłe pokolenia przed plagą wojny. Zadanie odbudowy rozciągało się poza fizyczne, na moralne i ideologiczne. Wysiłki denazyfikacyjne dążyły do oczyszczenia niemieckiego i austriackiego społeczeństwa z wpływów nazistowskich. Proces spotkany z różnymi stopniami sukcesu i oporu. Tymczasem świat zmagał się z ogromem Holokaustu, co prowadziło do znaczących ruchów w edukacji i upamiętnieniu Holokaustu. Ustanowienie Izraela w 1948 roku, zapewniające schronienie dla okalałych, podkreśliło globalną odpowiedź na zbrodnie ludobójstwa. Kulturowe reakcje na dziedzictwo panowania Hitlera były głębokie i zróżnicowane.
Literatura, film i sztuka zagłębiały się w tematy tyranii, odporności oraz ludzkiej zdolności do zła i odkupienia. Dziennik Anny Frank, opublikowany pośmiertnie w 1947 roku, i Noc Elie Wiesela, opublikowana w 1956 roku, oferowały osobiste, wstrząsające relacje o przetrwaniu i stracie, przypominając światu o ludzkich historiach za historycznymi wydarzeniami. Gdy rozwijały się bezpośrednie następstwa końca Hitlera, świat wyruszył w podróż refleksji i odbudowy. Plan Marshalla, zainicjowany w 1948 roku, symbolizował zobowiązanie do odbudowy Europy nie tylko w infrastrukturze, ale i duchu, mając na celu zapobieganie ponownemu pojawieniu się sił, które doprowadziły do wojny. Sukces planu w ożywieniu europejskich gospodarek i wspieraniu współpracy był świadectwem lekcji wyciągniętych z dewastacji wojennej. Gdy zagłębiamy się w cienie historii, przemierzając przez złożony gobelin utkany przez los i ludzkie starania, przebyliśmy przepaść chwil, które mogły zmienić bieg naszego świata. Od wczesnych spisków w piwiarniach Monachium po wybuchową próbę Klausa von Stauffenberga 20 lipca 1944 roku. Każda historia jest świadectwem odwagi i przekonania tych, którzy odważyli się stanąć przeciwko ciemności swoich czasów. Te opowieści, wyszywane nazwiskami Klausa von Stauffenberga, Georga Elsera i innych, przypominają nam o kruchości tyranii wobec nieugiętego ducha oporu. Słowami Dietricha Bonhoeffera, teologa i dysydenta antynazistowskiego, milczenie w obliczu zła jest samo w sobie złem. Bóg nas nie uzna za niewinnych. Nie mówienie to mówienie, nie działanie to działanie. To cytat uosabia istotę naszej dzisiejszej podróży. Przypomnienie, że akt oporu w obliczu przytłaczającej ciemności jest głębokim oświadczeniem naszej ludzkości. Żegnając te opowieści o waleczności i buncie, niechaj zabierzemy ze sobą lekcję, że historia to nie tylko seria wydarzeń, ale wezwanie do każdego z nas, aby stać za tym, co sprawiedliwe i słuszne. Dziękuję za towarzyszenie nam w tej historycznej odysei. Do następnego razu kontynuujcie zadawanie pytań, uczcie się i niech wasza ciekawość zawsze prowadzi was do światła.